Może się wydawać, że średniowieczny święty niewiele nam może dać, a z pewnością niczego nie będzie w stanie nas nauczyć. Za półtorej dekady będziemy obchodzili 1000 lat od jego urodzin. Od tego czasu na świecie zmieniło się prawie wszystko, za wyjątkiem świętości. Fantastyczna sprawa w świecie, który od zawsze jest łasy na pochlebstwa, to mu pozostało do dziś i pewnie tak będzie do jego końca. Jesteś człowiekiem wykształconym, inteligentnym, obytym na studiach za granicą. Obiektywnie wydajesz się wręcz stworzony do wykorzystania szansy, jaką dają ci okoliczności. A ty nie z fałszywej skromności, ale z autentycznego poczucia bycia niegodnym rezygnujesz z zaszczytu biskupstwa. Lekcja pokory na absolutnie genialnym poziomie. Tym bardziej, że w pewnym momencie mimo wyraźnej niechęci uginasz się i zgadzasz się na misję, której nie chcesz. Co więcej, wykonujesz ją w sposób tak rzetelny, że pomimo upływu wieków, pomimo zmiany epok i okoliczności ciągle jesteś wspominany i stanowisz wzór. To był akt skrajnej odwagi. Jest tutaj oczywista linia. Król, człowiek, który jest przekonany, że może bezkarnie krzywdzić i grzeszyć. Z drugiej zaś strony mamy biskupa, który cierpliwie i pokornie namawia do odrzucenia całego zła i nawrócenia się. Podchodzisz do człowieka, który w każdej chwili może cię zabić, opluć, wyśmiać. Ma pełen wachlarz możliwości, bo nie ma nikogo nad sobą i mówisz do niego: nawróć się ze swojej rozpusty, nawróć się ze swojej niesprawiedliwości wobec poddanych. Król wspierał kościół finansowo i duszpasterską na każdym polu. Sprowadzał duchownych z zagranicy, hojnie odnawiał świątynie i klasztory, ale w tym wszystkim był przekonany, że kupił sobie bezkarność. Aż nagle pojawił się święty Stanisław, biskup. Jedyny, który na tę bezkarność nie pozwolił. I dlatego zginął z ręki króla. Król Bolesław Śmiały stale był poza Polską. Zabierał wojska, zabierał żołnierzy i szedł na wojnę. Nie było go latami, nie wypuszczał żołnierzy do domu, do żon, do dzieci i przez to rozpadały się małżeństwa. I nagle król wraca, widzi żony po zdradzie mężów i każe je okrutnie ukarać, mimo przebaczenia ze strony małżonków. Zamiast kary, która mogłaby cokolwiek naprawić, gwóźdź do trumny. I nagle znajduje się święty Stanisław i mówi: źle robisz. Te małżeństwa trzeba uratować, zamiast zadawać im kolejne rany. Tym bardziej, że te poprzednie też były zadane błędnymi decyzjami króla. To dlatego Jan Paweł II nazwał świętego patronem chrześcijańskiego ładu moralnego.